W dzisiejszym odcinku niedźwiedź obiecał coś powiedzieć, bo mówi, że ja przynudzam. Będzie krótko, bo o tranzycie przez Czarnogórę, za to pokażemy, jak się kąpiemy i powiemy coś o sobie. Przed wyjazdem najczęściej zadawane mi pytanie było: a jak wy się kąpiecie? No to pokażemy. We spent two nights in Montenegro. We went around Kotor Bay, which was awesome, but not sure if the film will show because she messed it up as usual. Nie popsułam, tylko nie mogłam ustawić, bo słońce świeciło tak mocno, że w ogóle nie mogłam sobie poradzić z ustawieniami. Odcinku o tranzycie przez Czarnogórę. Naszym punktem docelowym jest Albania. My skończyliśmy naszą podróż w Chorwacji, to możecie pooglądać w poprzednich odcinkach. Zaczęliśmy tutaj u góry w miejscowości Poreć i jechaliśmy wybrzeżem do samego dołu i skończyliśmy tutaj w Dubrowniku. No, żeby się dostać do Albanii najkrótszą drogą, no to wiadomo, przez Czarnogórę i wybrzeżem, bo było lato, więc najlepiej jechać sobie wybrzeżem. I już pokażę Wam, jak to wyglądała nasza trasa. Jak przyjrzałam się mapie i otworzyłam, dlatego Wam dzisiaj mapę pokazuję, to zobaczycie tutaj Zatokę Kotorską. Bardzo ciekawe, prawda? Fajne, sobie myślę, to musi być coś ładnego, bo to tak fajnie wygląda, nawet już na samej mapie i na pewno będzie interesująco. Widać, że jest to zatoka, nie jezioro, więc będzie słona woda i zobaczymy, jak tam faktycznie jest. Tutaj jest przeprawa promowa, więc można sobie skrócić tą drogę. Ona kosztuje parę euro, tam jest taki fajny mały promik. Ale my postanowiliśmy objechać dookoła i słuchajcie, była to naprawdę najlepsza, jedna z najlepszych decyzji. We didn't know much about Montenegro, so didn't have any expectations. We were pleasantly surprised by its beauty, especially architecture. Stone buildings are everywhere. Really impressive. It's also very clean. People are really nice. The only downside is that wild camping is officially not allowed. We didn't have any problems though, but prefer countries where you can do it with no worries at all. Montenegro is one of the post-Yugoslavia countries. It's very small, just over 5,000 square miles, with population just over 600,000, but only half of them are native. The rest is a mixture of Serbs, Bosniaks and Albanians. Żadnych planów związanych z Czarnogórą, to znaczy żadnego zwiedzania w planie. Z założenia mieliśmy tylko przejechać tranzytem do Albanii. Ale zachwyciła nas Zatoka Kotorska i zatrzymaliśmy się tam na chwilę. Znaleźliśmy tam świetną plażę, która całkowicie nas pochłonęła. Do tego stopnia, że właśnie teraz zorientowałam się, że nie zrobiłam tam żadnych zdjęć, ani filmów, nic. Wyobrażacie sobie? Tak byliśmy zajęci. No dobra, ale mam film, jak się kąpiemy, więc możemy Wam trochę poopowiadać o naszym prysznicu. Co do ciepłej wody, kupiliśmy mały bojler na gaz z przepustowością 6 litrów na minutę.
Podłączamy go do butli gazowej i do pojemnika z wodą, który mamy w samochodzie, i w ten sposób możemy się kąpać gdziekolwiek i kiedykolwiek. W ciepłej wodzie, by the way. Gadaj. Trudno jest tak mówić o sobie. Łatwiej jest, przynajmniej dla mnie, pisać i na pewno robić zdjęcia i pokazywać, co robimy, a nie jest łatwo opowiadać. Generalnie rzecz biorąc, zdecydowaliśmy się zmienić nasze życie, bo mieliśmy dość ciągłego pracowania tylko po to, żeby zapłacić rachunki. Więc sprzedaliśmy dom, zostawiliśmy swoje prace i ruszyliśmy w świat. Co po angielsku brzmi? Mario is camera shy. No to co, mam mniej mówić?